Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Robin z tej strony, a oto kolejny odcinek Legend of Asund, 42 odcinek. Moi drodzy, zaczynamy go dosyć deszczowo, niestety rozpadało się nad Asund, solidnie leje z nieba. My mamy teraz ważne rzeczy do zrobienia, ponieważ po pierwsze musimy ukatrupić wrednego gnoja, tego, który prawdopodobnie Febre, facet w czerni, jest tutaj dużym, dużym problemem na Asund, nie tylko dla nas, bo w sumie no troszeczkę nam też chyba on grał jakby na... W sumie to ja mam teleport do korsarzy. Po co ja będę biegł? Chciałem przebiec się, ale przecież mam teleport, więc jesteśmy na miejscu od razu. On dużo nam popsuł krwi i dodatkowo wyrwał się spod jakby, no, nie wiem czy powiedzieć jurysdykcji tego naszego koksa największego. No i musimy, kurczę, teraz zrobić porządek z nim. No, chce się wydostać z wyspy. To będzie dla nas bardzo złe, ponieważ no jeśli taki opryszek wydostanie się z wyspy, no to nie wróży nic dobrego. Przy okazji pogadamy z korsarzami, to będzie jedno z tych miejsc, które chciałbym jeszcze w tym odcinku odwiedzić, poza oczywiście tą bijatyką z tym wrednym gnojem, bo drugie miejsce to będzie kopalnia złota, ponieważ tam jeszcze nas nie było i chciałbym sobie wejść. Prosta kradzież, zapytajmy o mieszek, daj pieniądz, dziękuję. Kim jesteście? Żeglarzami. A co robicie na tej wyspie? Absolutnie nic. Czekamy, aż nasi cholerni towarzysze nas stąd zabiorą. Nie mów, że o was zapomnieli. Bez obaw, może i nie są zbyt bystrzy, ale o takie rzeczy bym ich nie podejrzewał. Wracając do twojego pytania, jeden z naszych statków przeciekł. Drugi był już przepełniony, więc musieliśmy tu zostać. Od tamtej pory czekamy, aż nas zabiorą. Minęły już 2 tygodnie. Na pewno niedługo po nas przypłyną, a przynajmniej mam taką nadzieję. No, na pewno, na pewno. Ty. Ściemniaj, ściemniaj. Na pewno dysponujesz jakimiś egzotycznymi towarami. Mów prosto z mostu, że chcesz pohandlować. Możesz dostać ode mnie alkohol w dużych ilościach, no i bagienne ziele. Wiesz, co to jest, prawda? Oczywiście, że wiem, co to jest bagienne ziele. A skąd w ogóle wziąłeś bagienne ziele? No wiesz, jako marynarz sporo się podróżuje, więc i dostaje się to i owo. Hehe, na pewno. Zapytaj o obróbkę bagiennego ziela. Bagienne ziele rośnie praktycznie wszędzie. Nie wiesz przypadkiem, co trzeba zrobić, aby było zdatne do użytku? Nie, nie wiem. A znasz kogoś? Jak myślisz, co bym zrobił, gdybym się dowiedział, he? Okej, czyli on ewidentnie nam nie ufa. Możemy się rozejrzeć, on ma jakieś tutaj rzeczy. Rzeczywiście ma wiranoński zamorski rum. Ależ to brzmi pięknie. Może nawet bym wziął, nie wiem, 2 butelki? Nie wiem, po cholerę mi, ale wiecie, fajnie jest mieć dodatkowe towary. Widzę, że masz w swojej ofercie zamorski rum. Zgadza się. Nie ma ci nic lepszego niż poczuć piasek między palcami u stóp i wypić butelkę rumu. Nie wiem, ile warte byłoby moje życie, gdyby nie rum. Do czego to zmierzałem? No wiesz, przypadkiem jak się robi taki rum? Chcesz go pędzić, co? Dlaczego nie? Mógłbym ci powiedzieć, ale obecnie nie widzę ku temu powodów. Co z tego będę miał? Kupa kasy jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Robi się coraz ciekawiej, ale tylko pieniądze? Nie. A czego byś chciał? Tęsknię za sekstansem. Nie do końca jest mój, ale musiałem go zgubić, kiedy wysiadaliśmy na wyspie, bo wcześniej miałem go przy sobie. Nie udało mi się go znaleźć w płytkiej wodzie. A nie umiem pływać. To taka choroba starego marynarza. Na szczęście, że ja umiem. Powiedz mi, gdzie go zgubiłeś, ja postaram się go znaleźć. Przypłynęliśmy z północy, ale najpierw skierowaliśmy się na plażę Asund. Dobra, w takim razie wyruszam w poszukiwania. Oczywiście mamy go już przy sobie, więc mam twój sekstans, proszę bardzo. Świetnie, nawet dobrze wygląda. No cóż, najważniejsze, że wciąż działa. Wywiązanie się ze swojej części umowy. Teraz daj mi ten przepis. W porządku, sprzedam ci go za 400 roperi. Czy dobrze zrozumiałeś, że chcesz za to 400 roperi? Jesteś szalony. Nie sądzę. Normalnie policzyłem sobie 700, ale skoro mi pomogłeś, wystarczy jedyne 400. To wyjątkowo uczciwa propozycja, ale skoro nalegasz, możemy też o niego zawalczyć. Sprzedam ci go taniej pod warunkiem, że wygrasz. Taniej? Mogę go sobie po prostu zabrać. Obejdź się, bez tego zapłacę pełną cenę. Dobra, dawaj, chcę z tobą walczyć. Masz spróbować, jednak to nie będzie łatwe. Wszystko jest tutaj. Nie bądź taki skąpy, walcz z honorem. Dobra, a ile spuścisz ceny, jeśli wygram? Powiedzmy, że zapłacisz tylko 200. O większym rabacie możesz zapomnieć. Uczciwy pojedynek? Czemu nie? Więc wyciągaj broń. To będzie dobra rozgrzewka przed dzisiejszą rozpierduchą. On widzę, że
ma broń dwuręczną, czyli będzie troszeczkę wolniejszy. Ja widzę, że parę krytów mi powinno się udać. Na szczęście NPC, które nie potrafią mistrzowsko machać broń dwuręczną, to łatwy kąsek dla nas. Patrzcie, parę kryta i już jest. Nie wiem, czy chcę go okradać akurat. Ma miażdży deskę i pewnie coś w plecaku. Powiedzmy, że wyjątkowo będę taki, wiecie, miły dla niego. Zrobię zewika na początek. Chyba pierwszego dzisiaj, bo dobrze poszło i miejmy nadzieję, że będziemy tak kontynuować. Zastanawiam się, dlaczego... Czy moja czapka wygląda jakoś inaczej? Ten hełm to zmienia co odcinek wygląd. Teraz to w ogóle wygląda, jakby nie był na mojej głowie. Tylko tak sobie lewitował nad czachą. Ważne, że spełnia swoją funkcję i nas chroni. Dobra, Zylan, czy jak ci tam? Wstawaj, wstawaj, bo nie mam czasu. Ja tutaj takie płotki to zjadam na śniadanie. Ja idę teraz na grubego zwierza zaraz. Dobra, nie pipotów, tylko dawaj mnie tutaj przepis. Pokonałeś mnie, to chyba nie jest mój dzień. Tak, tak. To jeszcze raz, ile chcesz? 200 ropery, cwaniaczku. O wiele lepiej. No dobra, skoro już to zrobiliśmy, to chciałbym kupić ten przepis na zamorski rum. W porządku, należy się 200, więc kupmy przepis. Momencik. Ach, pewnie musi spisać wszystko, nie? O, chyba się udało. Zobaczmy. Proszę, tak jak obiecałem. No i co, Zylan, to wszystkie chyba z tobą biznesy? A, jeszcze zapytaj faceta ubranego na czarno. Powiedz mi, czy ktoś ostatnio chciał odpłynąć z tobą i twoimi towarzyszami? Co ty hejlujesz tutaj, jakieś dziwne rzeczy? Jest ubrany na czarno, facet nazywa się Febre. Musiałbym coś z nim przedyskutować, to tylko drobiazg. O, więc nazywa się Febre, dziwne imię, ale pasuje do tego gościa. Tak, znam go, to owca na grupy Saida. Dotychczas z nim był, mam się nim zająć, więc gdzie on jest? I co zamierzasz? Chcesz zadzierać z nim sam na sam? Przerobić się na pokarm dla ryb. Powiedz mi tylko, gdzie on jest. Nie widzę go nigdzie na plaży. Jeśli ci powiem, pójdziesz sobie? Tak. No, jest tutaj na wyspie. Tam w dżungli. Mówił, że szuka samotności. Powinien tam być. Jeszcze się stąd nie zabieramy. Okej, okay, więc tak. Po zabiciu go oczywiście no będziemy mogli tam kontynuować, pójść do Saida i powiedzieć, że się udało, o ile się uda, bo może nas rzeczywiście zrobić z nas pokarm dla rybek i będzie lipa, ale no. Quelgan, cześć. Widzę, że masz mieszek, potrzebuję talki pełnej rubu. Mam ze sobą rum. Na pewno go chcesz. Rum! Człowieku, pij! Przy ryzykowna kradzież, mimo tego, że jest pijany, to ciekawostka. Parę roperii do kieszeni. Jak widzicie tutaj piraci, no taki se obozowisko strzelili. No nie jest to nic szalonego, nie ma tu jakoś ich też wiele. Wydawało mi się, że to będzie jakiś taki, wiecie, więcej będzie tych piratów tutaj, że będzie się coś tu więcej działo. A tu kurczę, takie w sumie proste chłopki, parę piratów, tam ekipa taka, żeby się na tą łódkę zmieścili pewnie. No i co? Wszedł do dżungli nasz cel. Kurczaczki, powiem wam, że ja się trochę cykam. A czekajcie, czy da się wejść do dżungli, bo zgaduję, że ten typ... Ej, tu jest jaskinia normalnie. Może jaskinią da się przejść? Albo i nie? Gdzie ja w ogóle trafiłem? Lokalizator mi podpowiada, że mamy tutaj grzybobranie, trochę roperii i skrzyneczkę do otwarcia. Prawo, 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 prawo. Och, prawilna skrzynia. Z eliksirem leczniczym i troszkę pintosem. Ale to niestety nie odpowiada na moje pytanie, jak wleźć do dżungli. Bo tutaj tą skałką tak po prostu nie wejdziemy. O rany, co ja robię. od strony chyba tam piratów to niespecjalnie, nie? Czy ja muszę opłynąć w takim razie tam na tamtą plażę sobie? Jeszcze możemy zobaczyć, czy może rzeczywiście może gdzieś się da. Tutaj idąc... Chociaż nie, no bo tutaj to była kawał skały i tyle. A tutaj roztrzaskany statek. O, tu jeszcze jakieś muszelki. W ogóle tutaj coś może jeszcze być. O, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Jakąś skrzynię? Czy nie? Rogowa otwierana muszelka. Właśnie kiedyś musimy zrobić opening tych skrzyneczek. Skrzynek jest... nie opening skrzyneczek, tylko muszelek. Co ja? Jakieś, kurde, skrzyneczki. Już tam skrzynie rozgrzane czekają, żeby dropić. Nie, nie, nie. Muszelek, muszelek. Ja tutaj gambling to tylko w takiej formie. Ależ hazardowo ostatnio, powiem wam. Dobra, lecimy w takim razie naokoło. Może przy okazji odwiedzimy mojego goblina boblina ulubionego, który sobie siedzi w jaskini i czaruje światełko. A za to my mamy super fajny amulecik. Ten amulet jest mega spoko. No, na razie nic sensowniejszego chyba nie znajdziemy. Coś by podręczność musiało być, żebyśmy byli bardziej usytasy. Dobra, idziemy w takim razie znaleźć gnoja. Kurczę, no mam nadzieję, że mam z nim szansę. A, czekajcie, przy okazji jeszcze pancerz, bo tu już możemy... Chociaż nie wiem, czy ja będę musiał z nim rozmawiać, czy nie. Właściwie mi pancerz to też nie uratuje tyłka jakoś specjalnie, ale ten chyba, co mamy, nie jest taki zły. Też muszę pamiętać, bo on chyba jest... A nie, bo to jest pancerz jaki? Podrobiony pancerz wojownika. No właśnie.
No nie chroni jakoś super. Wydaje mi się, że z tym moim pancerzem normalnym miałbym większe szanse. Ale nie wiem, czy ja z Febry będę musiał gadać, bo jeśli nie musiałbym z nim gadać, to ja bym się ubrał, wiecie, w najlepszy pancerz i w sumie go zaatakował i go rozwalił, a tak to no, jeśli on się... O, coś tu jeszcze chrumka. A co tu, szczurek, cześć. A co ty tak tu chrumkasz sobie, ziomeczku? Przypadkiem jeszcze widzę, że coś tu zapomniałem. Ty, tu coś więcej będzie? W sumie, kurczę... O! Coś moja postać robi. Jest Febre, o kurde. Pozdrowienia od Saida, Febre. Twoje dni jako rzeźnika Sun się skończyły. W imieniu wszystkich, którzy musieli przez ciebie zginąć, przyszedłem, aby zakończyć twoje działania. Wygląda na to, że jeden zabójca zabija drugiego. Trochę ironiczne, że masz szczelność mówić o moim okrucieństwie, gdy to z twoich rąk zginęły dziesiątki osób? Życie jest okrutne, każdy to wie, a nikt nie potrafi temu zaprzeczyć. Ja po prostu tym się kierowałem. Żyj lub pozwól umrzeć, bo ból przyjdzie, ale też odejdzie. Said ma o tym inne zdanie, chce twojej głowy. Jeśli uważa, że jego bogactwa lub władza przedłużą jego marny żywot, to grubo się myli. Nic nie zyskam, jeśli tu teraz umrę. Mam ostatnie zlecenie, po którym będę mógł zaznać odpoczynku. Ludzie jak ty powinni być zamykani w lochach lub od razu wieszani. Jakikolwiek był twój plan, Febre, skończy się on wraz z tobą, tu i teraz. Łakniesz krwi, tak jak ja, jednak zwycięży tylko najlepszy. Zakończmy to raz na zawsze. No i moi drodzy, mamy to! Febre, o kurde, ale mu hita zawaliłem. No proszę państwa, niestety miał zatruty miecz, ale ja na szczęście szybko mogę próbować się odtruć, tak jest. Było, no cóż, zdążył mnie trafić, dla niego to duży na pewno wyczyn, hehe, będzie, no cóż, no teraz to cię nie pochwali nikomu, że był w stanie mnie trafić, ale dostał 3 strzały w klatę i tyle go było, ajajaj, no cóż, no, w sumie dostać 3 strzały, no, to nie ma co się dziwić, że ten, Nodachi w ogóle, to brzmi jak fajna broń, i Febre, co miałeś jeszcze, kiepski długi miecz, kusza Febre, 150 obrażeń, 120 sił wymagane, kozak, bełty oraz zatrute bełty, eliksir zręczności plus 3, mikstura szybkości, jabłka, pierścień zręczności, list do Febre, ostatnie zlecenie, które miał przy sobie Febre, jego głowa i bryłki złota. Zobaczmy, no na pewno eliksir zręczności, to wjeżdża od razu, 168 zręczności. Nodachi jest bronią pod zręczność, o mój Boże! Majstersztyk Febre, broń naostrzona i zatruta, długość 130, jest dłuższa od katany i ma obrażeń 40 więcej. Mam, żeby ją nosić i jeszcze dostaniemy 2 do broni jednoręcznej po założeniu. No niesamowite. Wydaje mi się, że katana jest dłuższa, nie? Dlaczego długość broni tutaj jest zawyżona chyba troszeczkę, ale... Ja, no nie spodziewałem się, że dostaniemy. Ty, to on potrafił korzystać z kuszy, która wymaga 120 siły i z miecza, który wymaga 110 zręczności. To był naprawdę niezły, kurde, bardzo wszechstronny zabójca. Potrafił, był zarówno i silny, i zręczny. No, zobaczmy również to zlecenie. Boję się, że w tym zleceniu mógł być ktoś, kogo nasz bohater mógł znać na kontynencie. Gdzież tu ostatnie zlecenie jest? Ostatnie zlecenie. Ja mam tutaj, kurde, jeszcze książki z punktami nauki i doświadczeniem. No przecież ukradłem je temu magusowi, co tam siedzi w obozie. A boskiej mocy gwiazd jeszcze nie czytałem? No pewnie, ma na plus 2. No byczku, proszę bardzo, dla pana. Przednie po alkoholach, list, ukradłem czarno, Bruno. Wyzwanie, ogłoszenie, wyzwanie na pojedynek, autorstwa jakiego Jastona. Co to w ogóle jest? Płytki pancerzy, list Febre. Zobaczmy go. To zadanie będzie twoim ostatnim. Janus za długo siedzi już na tronie. Musi nadejść koniec jego panowania. Zabij go dla mnie, ale tylko jego. Wtedy będziemy kwita. Nie jest istotnym, kto przejmie po nim tron. Da nam to wystarczająco czasu na wprowadzenie naszego planu. Jak tylko orkowie znowu zaczną nacierać w tym kierunku, musisz jak najszybciej zniknąć za Sun. Nic nie będzie już tak jak dawniej. Jo, Janus siedzi na tronie? Czy to Janus to jest imię króla? I chcieli zrobić asasynację króla? Zaraz zobaczymy, bo może postać w dzienniku coś dopisała. To nie było łatwe zadanie. Nie dziwię się, że wielu nie zdołał temu podołać. Powinien wrócić z dowodami do Saida. Said przekaże mi informacje, której szukam. Dobra,
Mamy to, udało się, gościu już nigdzie nie odpłynie, zginął, dzięki temu mamy nową broń jednoręczną, ale mamy teraz ile kryta? 46, nie no, elegancko. I mamy jeszcze 6 punktów nauki, to byśmy mogli też przeznaczyć jeszcze, chociaż, nie no, dobra, dozbierajmy do 10 chyba, żeby móc kryta więcej. No jak dobijemy do 50 kryta, no to już wtedy jest fajna szansa na kryta, bo to wiecie, albo siądzie kryt, albo nie siądzie kryt, to już tam 50-50 wtedy jest granko, nie? Czerwone albo czarne, no ale mamy to. Tutaj chyba więcej już na plaży nie znajdę, odwiedziliśmy też korsarzy i u nich też nic tam w sumie specjalnego nie było, dlatego teraz no, już nie musimy się spieszyć, to jest dla nas też fajny news, możemy skoczyć sobie do kopalni złota, mamy tam również teleportację, więc to będzie moment i jesteśmy na miejscu, powinien założyć zbroję już normalną, przynajmniej póki co, zbroję, w sumie mógłbym tą, ale jesteśmy teraz tutaj wśród rekrutów, to załóżmy rekruta, czy tutaj było tak, że jeśli będę chciał wejść do kopalni złota, to oni mi zabiorą całe złoto, czy coś takiego. Poćwicz strzelanie z kuszy, to nie jest specjalnie mnie kręci, jest pan górnik. Czy to było... Nie, to chyba w Kronikach Emerytany było tak, że trzeba było zostawiać złoto przed... Nie, nie wiem, czekaj, coś mi się pitoli chyba. Czy tu jest jakaś skrzynia, w której mogę ewentualnie schować mój hajs? Tu jest jakaś skrzynia, ale nie mogę... No, okej, jest zamknięta. Trochę się boję. A czy mam wpis coś z tą? Nie, no dobra, chyba mi nikt nie ukradnie hajsu. Zobaczymy, najwyżej będziemy kombinować. Ale okej, wejdźmy do środka. Nie wiem, czy to będzie osobna mapa, czy to będzie tak w skalę po prostu zrobione. To by było w sumie całkiem fajne, jeśli nie byłoby ekranu wczytywania. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Weźmy trochę ciemnych grzybów. O nie, jednak jest ekran wczytywania. A, zaskoczył mnie znienacka. Mam nadzieję tylko, że mi się gra nie wykrzacie, bo tak wbiegłem. Niech żyje książę! Dokładnie tak, niech żyje. Widzę, że strażnik kopalni tu sobie jest. Jest poborca. Cześć, poborca. Co tu robisz? Pilnuję wyjścia z kopalni. Po co? Nie, twój interes. Okej, okay. I tu jest jakaś jeszcze skrzynia. Jest na zielono. Nie wiem, czy to znaczy, że powinienem sobie ją macać, czy nie. Można by było zostawić tutaj hajsik, który mam. Zobaczmy, czy ktoś się fochniagiem otworzy. Na szczęście nie. O, maniorka tutaj sobie była. No fajno. Okej, okay. W takim razie my się rozejrzymy po kopalni. Jest tu trochę, kurde, cimno, więc chyba sobie odpalmy jakąś pochodnię, a klimacik elegancki zrobimy. Pierwszy raz tu jesteśmy. Trzeba oglądać to miejsce dokładnie. Myślę, że zejdziemy sobie pięterko niżej. O, mamy tutaj nawet jakichś ciekawych ludzi. Ej, co się tak kręcisz jak smród po gaciach? Ja... A nowy, odbierz swój kilof od Rodga i do roboty. Nie zapomnij o opłaceniu podatków na koniec dnia, inaczej stracisz więcej niż kilka samorodków. Ale no ruchy, bo nawet na piwo ci nie starczy. Zalberg to. Tylko wiesz, że ja jestem strażnikiem, nie wiem czy zauważyłeś, noszę pancerz strażnika. Jestem dosłownie rekrutem i to taki z wyższych sfer, hehe. No i no, co się chodzi, gościu? Co się, kurde, trzepiesz? A ty kim jesteś? Nie zaprzeczę, dbam o to, żeby kopalnia złota działała, żeby rekruci dostarczali złoto do miasta i żeby kopalnia się rozwijała i była zarządzana zgodnie z lalwańskim prawem. Jestem zatem zarządcą, mianowanym przez samego księcia Albrechta, władcą lalwańskiej kolonii Asun. Jesteś królewskim ambasadorem i mam przyjrzeć... A, czy arystokracie zwyczajnie stronią od prawdziwej pracy? Bo próbujesz mnie obrazić? W żadnym wypadku, czysto hipotetyczne pytanie. Cóż, może się to odnosić do niektórych osób z Górnej Dzielnicy. Ja zaś zawsze byłem człowiekiem, który nie bał się wziąć na siebie odpowiedzialności i nie unikał trudnych zadań. Dlatego też przyjąłem zlecenie Leopolda polegające na zarządzaniu kopalnią. Powinieneś był zobaczyć jego wyraz twarzy, kiedy Hamilkar przekazał mu wiadomość od księcia. Ciągle mamy z tego obaw z Orikiem. Okej, okay, zapytaj o Orika. Kim jest Orik? To strateg wojskowy Albrechta, przewodzi Straży Królewskiej. A no, to chyba wiemy. Jesteś królewskim ambasadorem... A, ja jestem królewskim ambasadorem i mam przyjrzeć się sytuacji na Sun. Ambasadorem? Jak ci na imię? A zresztą, to nieistotne. Nigdy nie widziałem twojej twarzy i tylko to się liczy. Nie ma znaczenia, jak masz na imię. Pokaż mi tylko królewską pieczęć i jestem do twojej dyspozycji. Gdzieś mi się zapodziała. Oszczędź sobie wymogę. Wek, bez pieczęci, nie masz władzy, odejdź. No w sumie, pan baron ma tu 100% racji. Cześć, Rodg. Umar mówił, że mam odebrać od ciebie kilof.
No dobra, skoro umarł, to mówi, to to on. Jak już tu jesteś, to możesz coś dla mnie zrobić. Co tam? Miasto regularnie wysyła do kopalni konwój zaopatrzeniowy z zapasami żywności i innymi dobrami, żebyśmy nie musieli głodować. W drodze powrotnej zabierają ze sobą wydobyte złoto i zanoszą je do zamku książęcego. Zabierz je do naszego kwatermistrza. Gdzie go znajdę? Poproś kopacza Mortiego, żeby cię zaprowadził. Przy okazji poznasz lepiej kopalnię. Ten fajtłapa niedawno skaleczył się i nie jest w stanie nosić chyba? Umar wysłał go do Tera, aby nauczyć się kilku sztuczek. Podążaj ścieżką do szybu pode mną, a znajdziesz Mortiego przy miejscu wydobycia do Tera. Dobra, ryzykowna kradzież, to oczywiście chcemy. To chyba ty tu robisz za kowala, co? Po czym poznałeś? Masz to wypisane na czole. Dajcie pięć. Nazywa się Rodk i jak słusznie zauważyć, jestem złotnikiem. W tej chwili muszę wykuć kilka broni, chociaż tego nie cierpię. Dobra, i to wszystko, Rodk? Nie będę mógł z tobą więcej pogadać, no trudno. Ile tu pieniążków? Normalnie jest tylko kraść. Zastanawiam się, czy będę mógł tu sobie kiedyś jeszcze ewentualnie psyść, czy nie za bardzo. Zobaczymy. Okej, rozejrzymy się po kopalni. Jesteśmy tu pierwszy raz. Wow, wow, ale elegancko. Cześć, Honer. A ty co tutaj? Chyba kuchasz, ni? Ale z tobą nic nie mogę porobić. Szkoda, szkoda. Liczyłem, że jakiś newsik fajny, elegancki. Ale wielka jest ta kopalnia. A tam co ty, obiboczku, robisz? Czemu nie pracujesz? Jak cię zara, kurde? Zwykły kopacz. No, nie ma co próbować go zaganiać do pracy. Myślałem, że będzie jakiś... Mors, co ty, nie żyjesz? Czemu, Mors, nie żyjesz? Co cię zabiło? O, rany, rany. Czemu Morsik leży tutaj pokonany? Co mu się stało? Ktoś go, kurde, wykończył na pewno. Jakaś kwestia morderstwa. Jaka jest, kurde, ogromna ta kopalnia. Ja pierdziu. Ty, tam na dole normalnie jest człowiek chyba. Tak, i biegnie i próbuje chyba coś zaatakować, wiecie? Ja tam się zajrzał. Zajrzał. Zszedł i rozejrzał i przyjrzał tej sytuacji. Co tu się do cholery dzieje? Czemu ty biegniesz z kill-offem na kogoś? Albo na coś? Ty krzątce chcesz bić? Co ty robisz? Stary, ale to jest ogromne miejsce. Ty jesteś ranny też. Albo tam pełzasz na dole, pełza. Dobra, panie pełzacz, to już zaraz będzie po tobie. Oj, jeszcze cię bym trafił. Głupia bestia, dokładnie tak. Masz rację, byczku prezydent. Ale kurczę, się zastanawiam. Czy ja bym w stanie był znaleźć tutaj kogoś... Oła, ale wolną englebę. Kto by mnie nauczył wydobycia? Bo jakby mnie ktoś nauczył wydobycia, to ja bym sobie chętnie się nauczył i byśmy mogli powydobywać trochę. Cześć, skrzyneczko, zresztą też otworzę. Tu jakaś broń, sierp. Ciekawe, pewnie zeżarło jakiegoś biednego kopacza. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Okej, okay, fajna skrzynka. Dwie pochodnie, w sumie... Tu chyba bardziej światło by mi się przydało, bo jednak dwie ręce mieć chyba lepiej. Ale ty jest wielka, ty, ja się zgubię w tej kopalni, jak tak dalej pójdzie. Cześć, pan kopacz. Czemu pan nie kopiesz? Znowu kolejny obiboczek. Chrząszczyki są, prawie zdeptałem jednego przypadkiem. Dobra, chłopaki tutaj się obijają ewidentnie i nie mają niczego ciekawego nawet do powiedzenia. Takie NPC typowe, no co robić, no. Okej, okay, tutaj widzę, że możemy też przejść. O, ale tutaj jest... O kurde, co to za hodowla? Czy to jest hodowla jakichś ciemnych grzybów? Mięso kopacza i ciemne grzyby, dokładnie tak. O kurde, nie wiem, czy potrzebujesz tyle ciemnych grzybów, ale jak widzę tyle przedmiotów do kliknięcia, to muszę to zrobić. Pięknie, dzięki lokatorkowi. To zobaczyłem. O, shit! Ale będzie placek, no pięknie. Aż spadłem na Nemsa prawie. Nems, przepraszam, prawie cię zgniotłem. Kim jesteś? Jestem Nems, dawny myśliwy i kopacz. Pochodzisz z Asun, czy po prostu należysz do tych, których przywiodła gorączka złota? Tak naprawdę pochodzę z Viranonu, ale już długo przebywam na Asun, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć swojej ojczyzny. Nie masz tam żadnych krewnych? Nie, moja rodzina zginęła podczas pożaru domu w zimną noc, tylko ja przeżyłem. Okej, okay. Kurde, smutna historia, ale dałeś się, no. Ale jestem zły, najgorszy, Boże, dlaczego ja taki jestem? Ale widzę, że tu jest potężnie, jest tu Pitos, się kręci. Mają tutaj bardzo dużo rzeczy. No właśnie, jakby ktoś mnie nauczył wydobycia, to ja kurczę bym też się mógł to obłowić. To brzmi jak tutaj dużo pieniędzy. Hey. Zara, ty, taki sklep jest. Jesteś kucharką? Tak, jestem Zara. W zasadzie jestem tu kucharką. Uwielbiam, gdy ludzie do mnie przychodzą i proszą o mój gulasz. Gdyż coś poza tym? Mogłabym zrobić pyszną zupę rybną, gdybym tylko dostał jakieś ryby od rekrutów. Okej, okay. Najpierw wyciągnę rączkę pod twoją sakiewkę. Jeśli dostarczę ci odpowiednie składniki, ugotujesz coś specjalnego.
Ależ oczywiście, umarł ostatnio, wystarczył mi kilka żuwaczek pełzacza. Nie mam pojęcia, jak skąd je wytrzasnął, ale dało radę z tego resztek mięsa, które w nich się znajduje, gotować coś pysznego. Trzeba otworzyć żuwaczki i wyciągnąć z nich filigranowe włókna mięsiowe. Brzmi dość niekonwencjonalnie, ale może rzeczywiście jest to przysmak. Właśnie przed chwilą przyszedł jeden z rekrutów, mówiąc, że chciałby dokładkę gulaszu z pełzaczy. Oferował mi nawet złoto w zamian za ugotowanie tego, jednak nie wyczaruje czegoś z niczego. Czy sporządzenie tego jest trudne? Co prawda żuwaczki wymagają długiego gotowania, aż stracą swój gorzki posmak, jednak dzięki temu wszystkim smakowały. Mówili, że czuli się o wiele silniejsi. Nawet mogłam tego skosztować, bo tak nie mogłam skosztować, bo straciłam cały gar. Umar był ze mnie niezwykle zadowolony. Jeśli przyniesiesz mi 10 żuwaczek, to postaram się ugotować dla ciebie gulasz. Poza tym możesz przynieść też sól. Na pewno znajdziesz jakąś osobę odpowiedzialną za zaopatrzenie. Mi się skończyło. Jasne, jeśli uda mi się znaleźć żuwaczki, to z pewnością je dostarczę. Okej, przyniosłem żuwaczki i sól. Nie wiem, czy mam żuwaczki, ale zobaczmy. Ej, miałem już. Przyniosłem żuwaczki i sól. Świetnie, dzięki bardzo. Jeszcze dwa korzenie lecznicze, 3 szczypty soli i na końcu mięso. Całość mieszamy. Niech mięso trochę się podgotuje. Przyjdź za około 6 godzin. Powinno być gotowe. A to taki gulasz, jakaś zupa, coś takiego? Albo jak rosół, no rosół trzeba dużo, długo robić, żeby był esencjonalny. Dobra, a mogę coś jeszcze poza tym? Gdzie znajdę kwatermastera? Może go znaleźć w kuchni, w pobliżu miejsc do spania w górnej części kopalni. Okej, a mogę coś dostać do jedzenia od ciebie? Jasne, poczęstuj się. Dostałem gulasz z Afriko, a jakieś towary sprzedajesz? Masz piwko, gin, miód i gulasz. No spoko. Więc zaczekajmy. Zara, wpadnę do ciebie, Zara, jak będzie już gulasz przygotowany. A tu jakiś ty, poborca. Ale to nie jest ten sam chyba poborca, cwaniak, co wcześniej mnie tam, że idź już do roboty, kurde gnoju, bo się obijasz. Chyba nie, musi być ich więcej pewnie. Kurde, mam nadzieję, że mnie żaden poborca nie dorwie, bo ja mam kupę kaski przy sobie i to nie zdobytej tutaj, tylko ten. No nie, oni się tak, kurde, kręcą. To są jakieś, kurde, leszcze. Ajajaj, bo powiem wam, że ja się powoli chyba zaczynam gubić. Nie wiem, czy byłem tutaj już, czy nie. Widzę, że to sobie hopki pracują. Nie chcę mi się bardzo po tych drabinach też biegać, chociaż chyba powinienem. Ale rany, jak ogromna jest to kopalnia. Hopie, ty masz jakieś imię tam na górze? Oh shit, czekaj, bo jakoś krzywo biegam. A ty? Nie, zgaduję, że raczej to nie będzie jakiś super specjalnych ziomów. Ale przebiegnijmy się. Ja myślę, że powinniśmy się trzymać cały czas z lewej strony. I w ten sposób wpadnę w końcu na coś ciekawego. Oto wiecie, taka taktyka, żeby się też nie zgubić może. Wow, o tu jakiś wielki szyb jest chyba. Dobra, zejdźmy niżej. Czy ja już tutaj byłem? Jest taka szansa, ale nie kojarzę tego mostku, więc wykorzystam, że jest tutaj. Cześć, chrząszczu, wezmę sobie bryłkę złota, którą i pilnowałeś. W mojej kieszeni będzie bezpieczniejsza. Aha, dobra, tu jest... No mówię wam, nie, trzeba światło włączyć, bo ja nawet tej drabiny nie widziałem. Na OBS-ie ją lepiej widzę niż, kurde, na ekranie u siebie, no tu jest. Ciekawe jestem, czy na YouTube będzie ją widać, czy bo może ja ty nie widzę tych niektórych przedmiotów, bo mi jest po prostu trochę za ciemny ekran, a wy je widzicie, bo czasami lepiej je widać na YouTube. Zobaczcie, no od groma tu jest żył złota, ale kurczę, kopać to, gdy nie mamy umiejętności, trochę smutek, nie? A się zastanawiam, czy coś się stanie z kopalnią złota, skoro... Ło, kurde, za 4 HP, aż upadłem, kolano sobie stukłem. Czy coś się stanie w tej kopalni, skoro nie będzie tam za bardzo do niej dostępu chyba później? Coś będzie się działo chyba z kopalnią. Albo będzie, ale wiecie, może coś tutaj, może nie, że nie będzie dostępu, tylko będzie po prostu jakaś ten... O, kurde, co to było? Ło, ale pierdzielnąłem na, kurde, glebę, co to jest? Czy ja mogę... wiecie co, bo ja trochę się gubię w tej kopalni, to jest też takie zabawne całkiem. Ty jesteś poborcą zwykłym? O! Ej ty, nie widziałem cię tu wcześniej. To mi dlatego, że nigdy tu nie byłem. Kim jesteś? Jestem Togen, poborca Triumvriatu. Mniejsza o mnie, czy chciałbyś mi pomóc w pewnej sprawie? Szukam kogoś o specjalnych predyspozycjach. Nie masz nikogo ze swojego towarzystwa? Masz na myśli Triumvirat? Czy jakoś tak? Tak? Nie mam, do tego zadaję potrzeby kogoś nowego. O co chodzi? Powiem tylko, gdy się zgodzisz. Więc jak będzie? Zależy, jaka jest propozycja. Powiem to tak. Chcę dostać coś, co tak naprawdę należy do mnie. Wchodzisz w to? Dobra, powiedz mi coś więcej o tej sprawie. Chodzi o bransoletę mojej zmarłej matki. Byłem na tyle głupi, że przegrałem ją w kości. Tym sposobem straciłem dla mnie coś bardzo cennego. Nie powinienem nigdy do tego dopuścić. A ponieważ należała do matki, to chciałbym ją jak najszybciej odzyskać. Po prostu. Mam do niej sentyment.
O rany. Jak to przegrać w kości, skoro to dla ciebie tyle znaczy? W zasadzie to ostatniej rundy nie powinienem był w stanie przegrać. Sam nie wiem, jak to się stało. Honor na pewno oszukiwał. W jaki sposób niby z nienacka wylosował 5 szóstek? To niemożliwe. Mimo to jest szansa, prawda? Jest to prawie niemożliwe. Był to też jedyny rzut, który mógł mnie pokonać. A więc tym sposobem postawiłeś bransoletę. Nawet nie wiesz, jak ciężko było mi to zrobić. Wiem, że nie powinno się dawać swoich rzeczy na spod zakład, jednak wszystko było na moją korzyść, nie mogłem przegrać. I przegrałeś. Mimo to uważam, że nie wygrał uczciwie. Na początku ciągle wygrywałem po najmniejszych stawkach. I nagle znikąd przegrałem 2 rzuty z rzędu, przez co końcowo postawiłem bransoletę i również ją straciłem. Okej, z mojego punktu widzenia jesteś sam sobie winien. Kto cię oskubał? A kto cię oskubał? Honor i inni rekruci. Co, rekruci? Tak, dołączyłem do ich wieczornych gierek. Jak mogę dołączyć do gry? Z mojego punktu widzenia jesteś sam sobie winien. Jako hazardzista musisz liczyć się z tym, że możesz przegrać. Tak by było w normalnym przypadku. Nie było opcji, ja bym przegrał tamtą rundę. Nie było, na pewno. Jak mogę dołączyć do gry? W końcu... Jak mogę dołączyć do gry? Chcę koniecznie odzyskać. Honor nigdy jej nie nosi, jednak zawsze trzyma przy sobie. Dla niego to zwykła błyskotka, którą prędzej czy później sprzedał handlarza. Pomyślałem, że skoro cię nie zna, to będziesz w stanie go ograć. Jeśli pójdę do niego ja lub ktoś inny z triumwiriatu, to od razu będzie wiedział, o co chodzi. Dobra, zobaczymy. Jeśli masz lepkie rączki, to na pewno uda ci się go okraść. Jak ciebie? No pewnie. Dzięki, a jednak miałeś jakieś droperii, żeby obstawić. Okej, co jest? A prawie zapomniałem, nie wspominał o mnie Honorowi. Dobra, okej, no mamy tu jakiegoś questika nawet, no to miłe. Tylko kurde, bo ja byłem obok tego Honora, ale teraz gdzie to Honor jest? Ja to już się zdążyłem 3 razy zgubić w tej kurde kopalni, także jak znajdę Honora, to będzie fajnie. Mamy tutaj, widzę, przetapianko i widzę jakieś chyba klucze tutaj? Co tutaj leży? A to wytrychy, a nie klucze. Czy to jest rozsypane złoto? Tak. Czy ja mogę te bryłki złota kraść? To jest dobre pytanie. Zobaczmy. Mogę je kraść, więc na pewno chętnie je okradnę. Znaczy, ukradnę te bryłki, nie, że kogoś okradnę. Weźmy, co się da. Jest, że tutaj nawet sporo itemów leży sobie po prostu schowanych. Jeszcze ta skrzyneczka. Prawo. Znowu prawilna skrzynia i znowu jakieś pierdoły. Tu można się źle obłowić w tej kopalni. Znaczy, zgaduję, że ona by była lepszym dla mnie wyjściem, gdybym sobie tutaj wpadł wcześniej, jakby, bo teraz w fabułce, no to mi to nie ten. Cześć, Frant, a ty co tu robisz? Widzę, że można cię okraść, więc chętnie to zrobię. Lista długów. Okej, a ty kim jesteś? Jestem Frant, człowiek triumviratu. Chyba tak to się czyta. Czym się zajmujesz? Normalnie pobieram opłatę od kopacza, ale teraz muszę się zająć ważniejszymi rzeczami. Na przykład tym łachudrom o imieniu Tires. Nie dość, że mnie zaatakował, to tak nie spłaca swego długu. Możesz mi go szukać? Dlaczego miałbym to zrobić? Dla złota, rzecz jasna. Trochę słabo. Czego chcesz jeszcze? Szepniesz o mnie dobre słówko Donowi. Ona staje i stawię się za tobą. Pomóż mi z Tiresem. Okej, dam sobie wszystko. Nie mam zamiaru maszać. Dobra, dam sobie wszystko. Poszukamy chłopa. Jak się dowiesz, gdzie przebywa, daj mi znać. Dobra, pewnie i tak go nie wydam. Hehe, gdziekolwiek by był. Jeszcze Kunisław tutaj jakiś jest. Siema. Ale tu kradzieży jeszcze do zrobienia. Kim jesteś? Kunisław, prawa ręka Dona. Dona? Kim on jest? Nie znasz Dona? To przywódca triumvirata, jedynego stowarzyszenia odpowiedzialnego tu za porządek. Jesteśmy na przykład od tego, by chronić kopaczy i pozbywać i pełzaczy czy innych zagrożeń. No to średnio wam idzie, bo już wam zeżarli jednego kopacza. Dlaczego mówicie do niego Don? Nietypowo. Don porzucił swoje imię i wzniósł się na tę pozycję, by móc chronić kopaczy. Okej, whatever. Fajnie się bawicie, widzę. Dawaj, bryłecki złota. Pieniążki leżą tutaj, kurde, rozsypane. Chłopy, co nie dbają w ogóle o towar, który zbierają. Niektóre niestety utknęły pod kopcem. Szkoda. Tu możemy wejść? Są czerwone drzwi, czyli bez klucza nigdy ich nie otworzę. Dokładnie. Więc na razie chyba olejmy temat. Jest tu jakiś magazyn. Dobra, no popatrzymy, poszukamy. Ja bym nie chciał za bardzo, żeby ten chłop tam... Ja też odzyskałem listę długów, to może być całkiem fajne, bo możemy spróbować tamtego, co jest poszukiwany, jakoś przekonać, żeby tą listę od nas wziął sobie z powrotem. Ty, tam na górze widzę, że jest dobry magazyn, tylko jak ja bym miał się tam do cholery dostać? A, widzę, tutaj jest jakieś rusztowanie, ale jak ja mam na nie wskoczyć? To jest dużo pytań, a mało odpowiedzi. Czy ja jestem w ogóle w stanie tam dochycać? Raczej nie. Z shiftem chodzenie widzę, że tak średnio też idzie.
Wow, byśmy musieli chyba jakoś się wspiąć. Ale jak tam się wspiąć? A, tędy może się uda. Zobaczmy. Hyc, nie, kurde, schowam się zaraz za tym. A, tym domkiem. No dobra, w sumie ciekawe miejsce, muszę przyznać. Dobra, ale czy ja wlezę na dach? O, Jesus, co tu się dzieje? Jak ja mam wejść? Pewnie jakoś od środka się da, nie? Chyba, że ten daszek tu jest trochę niższy. Guzik, nie możemy się złapać. I w drzwi raczej wskakiwać też bym nie chciał. No nie, ewidentnie coś mi nie idzie. Może od środka jest jakaś drabinka. O, nie wiem, czy ta drabina, co tutaj ją widzę, ona chyba wychodzi z tego domku. Dobra, olać ten domek. Może kiedyś jeszcze zdobędę do niego klucz. Tam po prostu na górze widzę, że jest trochę towarów jakichś, więc spoko. Biegnijmy. Teraz może, nie wiem, czy się trzymać lewej, czy prawej strony. Cholera wie, tu jest ten, co go okradli. Kopacze sobie już tutaj widzę, że odpoczywają. Jak stąd się wynieść? Zastanawiam się, czy zaprowadzi mnie do wyjścia rusztowanie, czy jakaś raczej drabina, ale się pogubiłem, ty, nie mam pojęcia, gdzie jestem, dziwna jest strasznie ta kopalnia, a może jednak tędy, okej, tylko tak może, żebyśmy kurczę nie spadli na sam dół i sobie głowy nie rozbili, okej, chyba tędy będzie spoko, mamy też parę osób nawet gdzieś tam do zagadania. No, ogólnie widzę, że no jest sobie taka o-lokalizacja, no co robić. Fajnie by było ogarnąć tą bransoletkę tego biedaka, co ją przegrał, ale no, tak się właśnie kończy, moi drodzy, granie, hazard i w ogóle. Nie wiem, ten trzeba uważać na to, co się stawia. Czy to, nie, to jest jakiś poborca zwykły. Myślałem, że znalazłem tego zioma, którego szukam. Okej, okay, tutaj jakby temat bardziej już wygląda, jakbyśmy chyba tu byli. Okej, okay, what the fuck, co to jest, jakiś magazyn chyba i dużo skrzynek. Tu jest jakoś tak bardzo ciemno, ale to chyba po prostu jakoś światło źle się rzuca. Te skrzyneczki, no spoko, możemy jeszcze otworzyć, są trzy, więc szybka akcja. Prawo, lewo sobie zrobimy. Mam tylko nadzieję też, że nie będę musiał oddawać bryłek złota, chociaż nie wiem, po cholerę mi aż tyle bryłek. Kilof i woda w środku, jeszcze tu skrzyneczka. Prawo, lewo. Wow, ale weszło. Dużo sianka i dużo złota. No to pięknie. Save'a robimy. Ale kurczę, nie spodziewałem się, że dzisiaj zbłądzę w kopalni złota. Wydaje mi się, że ten odcinek sobie tak bardziej tutaj jeszcze no, pobiegamy. Jak już mniej więcej poczyszczę, nie będę widział za bardzo sensu dalej tutaj biegać, no, to się po prostu stąd zwiniemy i będziemy kontynuować, bo... No kurczę, kusi mnie też, żeby to wydobycie tutaj robić, no bo jest od groma tutaj złota. O, ale tych kopaczy. Nems, cześć, a ja chyba do ciebie miałem się zgłosić, nie? W ogóle kopacz, który ma zielone imię, dlaczego? Jakiś rekrut pod przykrywką? Holy shit. Dobra, ale tu będzie też chyba ten, co go szukam, czy nie za bardzo? Chyba nie. O, rany, jak oni jeszcze miejscowy zmieniają. Surowa stal? Dlaczego w takim miejscu? Okej, okay. Mam nadzieję, że nikt mi łba nie urwie za to, że sobie ja tu tak kradnę. Dużo roperi i bryłki złota kolejne. Ale kurczę, jeden ziomek tylko co miał imię. To jest kolejny poborca. I znowu gdzieś idę i znowu nie wiem gdzie. Czekaj, ja tutaj chyba... To nie, tutaj spadłem na głowę temu ziomkowi, co szukam, żeby bransolet odzyskać? Chyba nie. O Boże, jakie to miejsce jest ogromne. Dlaczego ktoś wpadł na pomysł, żeby tworzyć coś tak wielkiego? Przecież ta kopalnia mogła być 3 razy mniejsza i by miała dalej sens i w ogóle, no. Ale tak to teraz, kurczę, człowieku, biegaj i szukaj. Jeszcze biednego chrząszcza, nie daj Boże, zdepczę i co się narobi. Czekaj, czyli co? Tu zrobiłem kółko. Czekaj, czy to się... Ach, tu wpadłem w tę dziurę i tu był pan pełzacz, którego zastrzeliłem. Dobra, to chyba muszę wleźć na górę. Dobrze, że mam przyspieszenie, bo inaczej, kurde, by to trwało i trwało. Lecimy na górę, szybciutko. Chociaż nie wiem, czy... Nie, bo ten kurde siwy, co mu wpadł na łeb, co jest hazardzistą, to on był chyba... Nie był tutaj, tylko on był na dole, a nie na górze. Już nie wiem. Dobra, Mors, cześć Mors, szkoda, że zginąłeś. A tędy, jak pójdziemy, to co się stanie? Gdzie ja pójdę? Ja pierdziele, no to jest gigantyczna miejscuwa w ogóle, no. Chyba ich coś grze... Czekaj, czy ja przed chwilą... Nie, to nie jest ta sama dziura. No to jest trochę inaczej. Cześć, chrząszczyki. Gdzie ja w ogóle wybiegłem znowu? A, wyś tak tu się schowały, kurde, łobuzy. No to nieźle. Czyli to są... A, ej, a ta dziunia, co tu gotowała, to gdzie teraz jest? Nie ma jej. Czekaj, Anems. A, zabawa chowanego. To się tam jakiś typ. Togen stracił bransoletkę w grze kości. Zupa pełzacza. Zara gdzieś mi się schowała, kurczę. Zara, gdzie ty jesteś? Chyba tu gotowałaś, nie? A macie tu jakieś łóżka? W ogóle wy tu śpicie czasami? Coś robicie? Chyba nie do końca. Dobra, idę stąd.
Cholera, dziwna ta kopalnia, nie podoba mi się. Jest strasznie, strasznie ogromna i właśnie przez swoją wielkość chyba mi się nie podoba. Łatwo się pogubić, pełno ludzi. Nie, proszę, nie zabijaj mnie, zapłacę jak tylko będę mógł, wrócę do pracy. Ej, co się z tobą dzieje? Proszę, pozwól mi żyć, zrobię wszystko. Ale przecież nikt nie chce ci zrobić krzywdy. Co, nie jesteś z triumviratu? A wyglądasz jak jeden z ich zbirów, no to zapomnij o całej sprawie, ja nic nie mówiłem. Okej, Rod kazał mi zanieść te paczki do kwatermistrza. Dobra, najpierw cię bym chciał tutaj hops złapać. Jak mam o tym zapomnieć? Telepiesz się i latasz jak krwiopijca. Co się z tobą dzieje? Dlaczego tak bardzo boisz się tych ludzi? Poborców triumviratu nie bawisz tutaj zbyt długo, prawda? Wszyscy wiedzą o nich. Oni chcą mnie dorwać. Don jest z nich wszystkich najgorszy. Okej, okay, opowiedz mi o nich troszeczkę. Co tu dużo mówić? Polują na mnie, bo nie mam czym zapłacić. Dlaczego miałbyś im cokolwiek płacić? Masz jakieś długi hazardowe? Hazardowe? Chciałbym. Ci kryminaliści zabierają ostatni kawałek złota z naszej kieszeni i po tym, jak już odprowadzisz podatek. Perspektywa łatwego zysku, która głównie przyciągała nas do tego miejsca, bardzo szybko się oddaliła. Nie zrozumiej źle, do przeżycia wystarczy. Stać mnie, żeby sobie zamontować piwo każdej nocy. No jedzenia z miasta też nie jest tak źle. Dobra, dlaczego im nie zapłaciłeś? Dwa tygodnie temu spokojnie sobie kopałem, gdy nagle usłyszałem dziwne skrzypnięcie. Zignorowałem to, bo myślałem, że to nic takiego. Aż nagle poluzowała się nade mną belka i było już za późno. To mnie całkowicie pogrzebało. Przy odrobinie szczęścia udało mi się jednak przeżyć całość z pomocą Morsa. Rekruci wyciągnęli mnie spod rozpalnego rusztowania. Przez cały tydzień nie mogłem się ruszyć i zostałem w łóżku. Teraz nadal nie czuję prawie ręki. Dlatego nie mogę płacić danin. Nie jest łatwo wymachiwać kilofem jedną ręką. Nikt nie chce nawet zaoferować mi pomocy, tylko od razu mnie wygnają. A jak już trafię się na listę, to już przerąbane. Ile jesteś winien? 27 bryłek złota. Nawet będąc zdolnym do pracy, nie byłbym w stanie uzbierać tego krócej niż 5 dni. Okej, Rod kazał mi zanieść paczki do kwatermistrza. Możesz mnie zaprowadzić? Chodź! Dobra, czekaj. Zanim to jeszcze chcę sprawdzić, bo tu jest jakiś Rumar. Cześć, Rumar. Rumara chciałem. Jak idzie praca? Super, wspaniale. Wydarzyło się coś interesującego? Pewnie nie. Rumar, cześć. Tak, twoje imię mi się z czymś kojarzy. Widzę, że z kradzieżą kieszonkową. Hehehe, dzięki za pitos. Tu jest nawet kobieta w ogóle. Wow, Gertruda. Cześć. Gertrudo, masz łapę większą niż nasz bohater. Dlaczego tu pracujesz? A dlaczego miałbym nie pracować? Pierwszy raz widzę kobietę górnika. Zwykła kobieta nie wyszłaby za mąż za Rumara. A co z nim nie tak? Nie mówię, że jest zły, to dobry człowiek. Ale zależy mu tylko na pieniądzach. To nic, że zajmowałem się domem i przy okazji sprzątałem 40 godzin tygodniowo. Kiedy usłyszał o kopalni złota, wpadł na genialny pomysł. Wziął mnie i oszczędził tym samym na sile roboczej. Teraz kopię jak zbzikowany pełzacz. Okej, to grubo, widzę, że się bawicie tutaj. Dobra, Furt, cześć. Oczywiście, prosta kradzież, jak najbardziej. Kim ty jesteś? Jestem Furt. Totalna pierdoła, nie nadaje się nawet do kopania. Od miesięcy uderzam w te skały i dalej prawie niczego się nie nauczyłem. To tylko mocne uderzenia dają jakiś efekt, ale po 5 razach jestem całkiem wypompowany. Dlaczego nie wypytasz innych kopaczy, jakie mają sposoby? Próbowałem, ale żaden nie chce pomóc. Każdy widzi tylko czubek własnego nosa, żeby po zapłaceniu triumviratowi za ochronę starczyło chociaż na piwo. Okej, okay, a jakie z nimi masz problemy? Pewnie, że mam z nimi problemy. Zabierają na wszystko, nawet po odprowadzeniu podatku. Nikt nie próbował ci się postawić? Mors próbował, a był zawzięty jak diabli. I co mu z tego przyszło? Teraz może się w spokoju rozkoszować królestwem Beliara razem z innymi. O, matko, widzę, że tu macie straszne, kurde, lipę. Ale no co robić, co robić? A, ty jesteś tutaj, dobra. Biegniemy. To tutaj. Możesz tu zostawić dostawę dla kwatermistrza. Ja sobie dziepko capnę. Gdzie? Tu? Tu? Gdzie tu? Przecież tu nic kurwa nie ma, człowieku. Jaka dostawa? A, dobra, tu jest jakieś łóżko. Może jednak rzeczywiście tu coś jest. Jakiś magazyn to jest? Co, gdzie ja w ogóle zawędrowałem? Jest gulasz? O, tu ktoś śpi. O, chcesz kwatermistrz? Haha, chyba ciebie szukałem nawet. Siema. Albo taki ciemny na tym łóżku, czy się nie zauważyłem? Oczywiście, na początek wyciągnę rękę pod twój mieszek. Mam dla ciebie najnowszą dostawę zaopatrzenia z miasta. No, najwyższy czas. Masz, weź sobie Juka. Możesz przy okazji zanieść jedną z nich do naszej kuchni Zary. Ma kuchnię niedaleko. Dobra, ja do Zary to w ogóle też muszę iść. Jestem kwatermistrzem, dwa zaopatrzenie. Masz coś do zaoferowania? Okej, masz
Górskie błyskotki. Księga zawierająca podstawowe informacje o wydobyciu klejnotów. To brzmi całkiem przyjemnie. Można by było nawet rzucić na to okiem. Górskie błyskotki. Cóż to za piękna książka jest tutaj. Zobaczmy. Mamy 50 doświadczenia. Wydobycie klejnotów. Fajno, fajno. Może nie będę kwatermistrza jakoś specjalnie okradał, ale chętnie skorzystam z łóżka, bo jest późno. Wszyscy już gdzieś tam się rozpełzli, to najgorzej. A chciałbym znaleźć to może do południa. Zgaduję, że odium, zaktualizowane zadanie. 2. Ojej, a co to znaczy? Dzień 74. Febre za długo panował na służby i walczył z niezwykłą przebiegłością. Ukryciłem ten proceder. Przez tę truciznę prawie zmarłem, próbując ratować księcia. Jednak najważniejsze jest to, że tym razem zwyciężyłem w walce o lepsze jutro. Kolejny z tych absurdalnych wpisów, tylko ja znałem o nim takie szczegóły, więc jak mogę tego nie pamiętać? Nie pamiętam niczego takiego sprzed ekspedycji na bagno. Zastanawiam się, czy ja naprawdę tracę zmysły, czy jest to spowodowane tą dziwną książką. O, wow. Mamy wpis do Odium, nawet dwa. Jeden zrobiony przez naszego bohatera, jakby, który nic nie pamięta, a drugi, który już coś wie. Cholera, jest to bardzo niepokojące, bym powiedział, co się dzieje z naszym bohaterem. Dobra, gdzie je ta ciunia, co gotuje? Trzeba ją znaleźć. Taka skrzyneczka zamknięta. Dobra, nie chcę mi się otwierać tych skrzyń. Pozwólcie, że już sobie darujemy, bo no, nie ma czasu na to. Tu był kwatermaster. Nie no, to znaczy, że ta ciunia, co gotuje, musi być gdzieś blisko, nie? Gdzieś ona była na takim podniesieniu lekkim chyba. Gdzieś w okolicy niby miała być. A ty kim jesteś? Sami jacyś zwykli prości kopacze, no. Jeszcze, kurczę, to jedno, ale jak znaleźć stąd wyjście? To jest dopiero zagwozdka. To ja bym wolał zamiast jakiś tam... O, krzyżczyku, przepraszam, ale kurde, mlasnąłeś. Nie! Boże, depczę po grząszczach przypadkiem, nie chciałem. Ja pierdziele, nie, musimy stąd iść, kurde, z tej kopalni przybrzydły. Nie podoba mi się tu... O, ty, ale tu jest chyba ten frajer, z niego spadłem. Okej, to znaczy, że gdzieś tutaj jest w miarę fajnie. Chyba jak pójdziemy w górę, to będziemy mieli wyjście. Cześć, ziomal. Ty masz tą bransoletkę. A tu jest Nems, ale ty... Czekaj, nie, to nie Nems jest tym, który bierze te, no, hazardy uprawia. Ale to czekaj, ja spadłem na Nemsa, a później pobiegłem tutaj. O, dobrze, i tu jest Zara. Cześć, Zara. Więc gulasz spełzaczy jest gotowy. Proszę, oto twój gulasz. Następne jednak będą cię kosztować 40 za jeden. W końcu muszę jeszcze płacić inne składniki. Dziękuję. A, zapomniałeś, jeśli będziesz miał więcej żuwaczek, to chętnie je odkupię. Ludzie walczą o mój gulasz. Okej, masz jakieś problemy ze strony triumviratu? Ale skąd, czemu miałbym mieć? Przecież nie jestem kopaczem. Tak, tylko pytam. Okej, kwatermistrz kazał mi dostarczyć to dla ciebie. Dziękuję, akurat potrzebowałem nowej dostawy składników. Dostawy z miasta zawsze są spóźnione, co poradzić? No, droga do was to jest, powiem ci, dziunia taka, że kurde, naprawdę, czasami to tam zębacze biegają po drodze, no to jak to ma być bezpiecznie? Cześć, Frant. A czekaj, Frantowi pomagamy w czymś? Chyba tak. On miał tam antogena bransoleta, stracił i zabafowanego. Oj Boże, jak mi się nie chce tych questów robić, wiecie, bo to brzmi jak kurcze bieganie i szukanie szczęścia w tym miejscu. Znaczy, zrobimy te questy bardzo chętnie, ale mam taki mały jeden tyci problem, że jest ogromna jest to kopalnia i ja zanim kogokolwiek znajdę w tym przeklętym miejscu, to mi minie pół godziny życia, które no, nikt mi nie odda. Ja naprawdę bardzo chętnie bym tutaj zrobił, ale to wydaje się jak takie małe poboczniaczki, questiki, nic specjalnego. Jedynym moim problemem, minusikiem, że nikt tutaj nie chce mnie nauczyć kopania złota. Myślałem, że w kopalni złota nauczą mnie wydobycia, ja sobie będę już biegał, wydobycie robił i będę szczęśliwy. Nawet byśmy mogli na tym zarobić, chociaż akurat pieniędzy nie potrzebuję. Bardziej chyba tak dla fabuły sobie pokopać chciałem. Ale no, no liczyłem, że jakiegoś nauczyciela to znajdziemy. Czekaj. O, Tires. Hej, ps, ty tam. Co tu robisz? A jak myślisz, ukrywam się. Przed kim? Przed poborcą Frandem. Czemu? Czemu? Co czemu? Czemu się przed nim ukrywasz? Ktoś chce mnie zabić. Dlaczego? Bo kopnąłem go w jaja. Od tego czasu się stąd nie ruszam. Okej. Dobra, mam dość. Najpierw kradzież brylecki. Hops.
Dobra, mam dość. Albo powiesz mi całą historię, albo sobie idę. Nie mam ochoty się z tobą taskać. Dobra, już dobra. Po prostu lubię wiedzieć, z kim mam do czynienia. Tak jak mówiłem, mam problem z Frandem. Facet przyszedł do mnie 5 dni temu i zażądał podwójną opłatę za ochronę. Oczywiście zapytałem, z jakiej racji, a ten od razu strzelił mnie w pysk. Tak po prostu. Tak, ten gnojek przydzwonił mi za samo zadanie pytania. Po tym, jak się otrząsnąłem, złapał mnie za szyję i zażądał jeszcze raz tego samego. Więc korzystałem z okazji, z całej siły kopnąłem go w czułe miejsce. Gdybyś tylko słyszał tę burzę przekleństw i jego krzyk, trochę się ludzi zleciało. I co dalej? Przecież ja sam się nogi zapasił, chronię się tu. Mówię ci, jeśli mnie złapie, będę trupem. Proszę, nie mów o mnie poborcom. Dobra, co ja mam teraz zrobić? Pozbyć się go? Gość jest poborcą triumviratu, to się dobrze nie skończy. A, sam nie wiem, najchętniej bym się już stąd wyniósł. Nie mogę tu dłużej zostać. Nawet jeśli Franz sobie pójdzie, inni poborcy będą dzień w dzień przeszkadzać mi życie. Niestety przy wejściu do kopalni zawsze kręci się jeden poborca, który pilnuje przejścia. Mogłem zwrócić jego uwagę. Zrobiłbyś to? Jasne, to nie powinno być trudne. Dobra, to ja się wtedy szybko prześlizgnę, jakby co. Spotkamy się przed kopalnią, jak już będzie po wszystkim. Git, a czy ja nie mam twojego tego? Ja nie ukradłem przypadkiem tamtemu Frandowi właśnie tego listy z dłużnikami. To była jakaś lista długów. O właśnie, ta lista. Należy się bryłki. Morty 27, Tires 58 bryłek. Furt 3 bryłki złota z racji zapłaty i paskuda 1 bryłka. Młoda fuck. Ale nickname, powiem wam, brzmi potężnie. Czuję, że paskuda to najładniejszy kopacz ze wszystkich, ale mu zazdroszczą i dlatego go tak przezywają. Dobra, olać. Ja bym chciał spróbować może się pokręcić przy wyjściu z tego przybytku niedoli, albo tam może jeszcze jacyś będą fajni NPC. Rany boskie, gdzie... A, ja przyszedłem znowu do tego. A, czekaj, czy ja mogę do ciebie pójść powiedzieć, że zaniosłem te towary, czy coś? Czy to już jest wszystko? Tak, to chyba wszystko. No, czyli takie kłościki malutkie i w sumie tu jest głównie miejsce, żeby się dorobić właśnie, żeby sobie pokopać złota. I tyle. Więc, no, sami widzicie, jak to jest. Okej, okay. Mi się wydaje, że żeby wyjść stąd, to ja powinien się tutaj i tu w lewo. O, właśnie tymi drabinkami. Co nie, ciekawe dlaczego Dziunia, bo ja chyba powinienem mieć jeszcze trochę żuwaczek. Nie chcę z tobą gadać. Jak idzie praca? Co wiesz o triumvacie? Nie, no to jakiś zwykły kopacz, to nic nie chcę od niego. Po pierwsze, w ogóle, dlaczego tu nikt nie uczy kopania złota? Gdzie są pełzacze poza tym jednym dziwnym pełzaczem, który zbłądził ewidentnie? I dlaczego tak tutaj ludzie średnio, kurczę, chcę gadać o czymkolwiek. Trochę upierdliwe, trochę upierdliwe. Ale dobra, idziemy stąd. Może gdzieś trafię jeszcze w fajne miejsce. Czy ja dobrze... A, i tu jest ta dziura, tak? Przez którą wpadłem. I teraz chyba tędy, jak sobie przejdziemy, to już powinniśmy w miarę wyjść. Ty, tam coś się dzieje. O kurwica, widzicie to? Aż wam spadnę na dół pokazać. Zobaczcie, jak chłop kopie. Co ty robisz? I to jeszcze ten zielony kopacz. Chłopie, co ty robisz? No przeca tak się nie kopie. Normalnie to je zakrawa, wszelkie prawa fizyki to łamie. O mój Boże, jeszcze jakieś dziwne odgłosy wydaje. Co ty robisz, kopaczu? Przestań, to wygląda strasznie. Musisz kopać, ale jakoś proszę cię normalnie to rób. No przecież jak ty się zachowujesz? Ale fajnie to wyglądało. Dobra, spadam z tej kopalni chyba, wiecie? Cały odcinek, kurczę, w kopalni, w której biegam w kółko i nic się nie dzieje. Wydaje mi się, że nie ma to sensu. Trzeba się stąd zawijać. No chyba, że rzeczywiście tutaj okaże się, że jest jakiś giga zajebisty quest. I mi powiecie, że Robin, ale to jest taki super giga quest. Ty musisz go zrobić. No to ja wtedy powiem, no dobra, to możemy spróbować go zrobić. Ale wydaje mi się, że nie ma to większego sensu. Już ta lokalizacja jest spoko taka, żeby sobie po prostu tutaj, nie wiem, właśnie może pokopać, trochę się dorobić. Urany, ty, a tu już siedzi ten gnój. Ja robię jakiś... Nie, ta mapa jest popieprzona, ja nie rozumiem, co się dzieje. Może tu w lewo? Tu chyba w lewo jest wyjście. Cześć, Honor. A czemu ty jeszcze nie okradziony? Co tu się dzieje w ogóle? Dość ryzykowna kradzież. Dawaj mi te pieniądze. Mam tutaj jakieś... Szukam jakieś błyskotki dla mojej ukochanej. A, to ten knuj. A, bransoletkę ukradłem. Możesz mi kogoś polecić? Dlaczego przychodzisz do mnie? Jestem rekrutem. Pytam każdego po drodze. Być może będę w stanie ugrać jakiś lepszy interes. W zasadzie to mam coś, za 500 złota będzie twoja. Wydaje mi się, że nie masz pojęcia, jakie coś, ile to jest warte. Za tyle złota dostanę co najmniej kilka takich. Sam nie wiem, ile według ciebie może być warte.
Okej, dam ci 50. Czy ścierwaje za mocno cię dziobnął? To zdecydowanie za mało, nawet jestem w stanie to stwierdzić ja. Hehehe, Honor, ale i tak nic nie masz w kieszeni, bo jest moja. No dobra, mógłbym ewentualnie jeszcze pobiec, znaleźć tego zioma, któremu ta bransoletka, no, którą przegrał i mu oddać po prostu. Wydaje mi się, że to będzie chyba miłe. Ej, czekaj chwilę, miałbym robótkę. O co chodzi? Szukam kilku zdolnych ludzi, którzy zechcą ze mną zapolować na pełzacze. No w końcu, co się będzie działo? Niestety nie mogę przydzielić do tego rekrutów, jeśli sprawa nie z wagi państwowej. Jestem od nich tylko o jeden stopień wyżej, więc nie mam wśród nich autorytetu. Dobra, co będę z tego miał? Coś się znajdzie, na przykład trochę roperii i niepowtarzalne szanse na potowarzyszenie mi. No i oczywiście szanse na pozyskanie trofeów pełzaczy. Oczywiście, jeśli posiadasz niezbędną wiedzę. To jak? No pewnie, że w to wchodzę. Kozła ofiarnego już mamy. Jednemu kopaczowi bardzo zależało na zarobieniu dodatkowych pieniędzy. Nie mam zamiaru go odwieść. W końcu kogoś takiego potrzebujemy. Teraz musisz się dowiedzieć, co przyciąga te bestie. Wysmarujemy tym naszego ochotnika i będziemy mogli zacząć zabawę. Poczekamy, aż pełzacze wyjdą ze swych nor i uderzymy, kiedy nie będą się tego spodziewać. Z Albrechta. Okej, co lubią pełzacze? Twoja głowa, żeby się dowiedzieć. Spytaj kucharki Zary, zna się na alchemii. Dobra. Co wiesz o triumviriacie? Znam tylko z opowieści. Składa się z byłych kopaczy, które dzięki sile jeszcze cokolwiek złożyli stowarzyszenie. Każdy z nich był kiedyś kopaczem, jednak przyszła pora na zmiany, gdyż nie chcieli ich harować. Aha, nie, i mnie nie interesuje. Czyli to są jakieś gnoje wrętne. A wiesz, że Mors nie żyje? Przykra sprawa, nasze dochodzenia nie były w stanie czego ustalić. Więc odpuściłeś, co mamy niby zrobić? Najwidoczniej nic. Wiedziałeś o tym, że poborcy biorą od kopaczy opłaty? Po zapłaceniu podatków poborcy każdym kopaczom płacić ponownie. Nic, nie wiem, rekruci mi o tym nie mówili. Nic z tym nie zrobisz? Nie widzę w tym problemu, skoro nikt tego nie zgłosił. Gdyby to było ważne, to rekruci by zareagowali. Ja jednak widzę pewien problem. Szantażują codziennie Mortiego w opłaty, a biedak nie może nawet pracować. Furt pomimo opłat został przez nich pobity, a nie chroniony, jak mu obiecano. Przykro mi z tego powodu, jednak bez dowodów nic nie zrobię. A, świetnie. Kogo miałby nauczyć się oprawiać pełzacze? Zapytaj Nemsa. W dawnych latach podobno był myśliwym. No, kojarzę. Coś tam mówił. Cześć, Rod. Czy u ciebie coś nowego? Kwatermistrz otrzymał dostawę zaopatrzenia. Dobre wieści. Możesz zacząć wydobywać. No i fajnie, czyli coś tam żeśmy jeszcze zrobili. No dobra, no w sumie są tu jeszcze jakieś rzeczy, które byśmy mogli spróbować zrobić. W sumie to bym sobie wlazł jeszcze na górę. Czy tutaj na górze nie było kogoś, kto ma jakieś imię? Tu był poborca, więc wlazł na ciebie. Tu jest strażnik kopalni, mój ziomal oczywiście. Czyli w sumie tu byśmy mogli jeszcze coś zrobić, nie? To może jeszcze nie będziemy tutaj tak łatwo poddawać się i... No, może jeszcze tutaj w kopalni coś tu zrobimy. Jeszcze chciałbym się przejść tutaj w prawo. Może tu coś ciekawego będzie. Może chociaż jakiś pełzacz do odstrzelenia albo coś. Jestem ciekaw właściwie, dokąd prowadzą te wszystkie ścieżki, bo naprawdę powiem wam, że... O, hej, ty tam! Do ciebie mówię, nie wyglądasz na kopacza. No tak, można tak to ująć. Coś za jeden. Jestem Dotter, najlepszy kopacz w okolicy, a ty? Tak woli grzeczności? Pechowy rozbitek. Ryzykowna kradzież, dziękuję. Mówisz, że uważasz się za najlepszego kopacza w okolicy? Ja się nie uważam, ja nim jestem. Najlepszy w tej kopalni złota. Możesz popytać innych, jeśli nie wierzysz. Pewności ci nie brakuje. A czemu miałbym być skromny? To ja zarabiam tu najwięcej na wykopanym złocie. Nie powstrzymują mnie nawet ogromne opłaty dla triumviratu. Okej, co się stało, że... Jak to się stało, że jesteś najlepszy? Wiedza, przyjacielu, takie kermańskie słowo na określenie wiesz, o co chodzi. Nadal nic nie wiem. Cóż, po prostu wiem, jak odpowiednio obrobić skałę, by wybite bryłki złota nie zmieniały się w bezwartościowy złoty pył. Jak to robisz? Chciałbyś pewnie wiedzieć, co? Oczywiście, że tak. Chłopcze, jak pokażę swoje sztuczki na lewo i prawo, to miasto będzie mi podnosiło podatki. Nie, na mnie nie licz. Chciałbyś mnie może wyszkolić w wydobyciu? Być może byłbym w stanie jednak jakoś pomóc. W zasadzie jednak w dzisiejszych czasach nie można nikomu zaufać. Mi możesz. O tym się przekonam. Jedzenie, które dostarczają nam rekruci, strasznie tu spowszedniało i zwyczajnie przestanie smakować. Potrzebowałem czegoś nowego, smacznego. Ropery jednak nie dostaniesz z góry. Nie mogę ryzykować, że spróbujesz mnie za mnie zadrzeć. Przecież sam mówisz, że zarabiasz tu najwięcej. To nie znaczy, że ja rozdaję kasę. Jestem taki głupi. Dobra, więc co mam dla ciebie zrobić? Podczas mojej ostatniej rozmowy z Umarem powiedział mi, jakie
to szaszłyki Joanna robi? To są myśl ślinka cieknie, muszę ich spróbować. Sama myśl o smażeniu ich nad ogniskiem, miam. A więc zadź mi ich kilka. Ile dokładnie? Jeśli nie za drogie, to 10 sztuk. Dobra, spróbujemy. Do tego przydałoby się jeszcze coś na gardło, jakieś przepyszne piwo, byle nie z klasztoru. Króci powiedzieli, że woleliby być ciepłe goblińskie szczyny, niż jeszcze raz skosztować tego piwa. Marzy mi się jednak coś lepszego. Myślę, że tuzin kufli starczy. Dodam do listy. Coś jeszcze? A, bym zapomniał. Dawno nic nie paliłem. Zadam kilka skrętów. Jasne, jasne. Czego to się nie robi dla innych, chcących czegoś w zamian? Dobra, chciałbym wejść jeszcze do niego. Słuchaj, on ma tutaj całkiem fajną miejscówkę. Cześć, Dotter. Jeszcze jedna rzecz. Czy ja mam zamówienie? Mam wszystko, czego chciałeś. Trzymaj coś do palenia. W końcu w kopalni się dostaje tylko za 5 dorperi ze skręta. Aha, czyli tylko tyle. Czy to jest jakiś żart? Też płacisz triumviratowi? Jest to sprawa, każdy płaci prędzej czy później. Kwestia tego, ile ciosów jesteś w stanie na siebie przyjąć. Albo w przypadku Morsa umrzesz, jeśli będziesz uparcie przy swoim. Dla mnie to nie problem. Z uśmiechem na ustach oddaję im samorodek, bo zyskuję na lojalności. Czemu masz tyle? Kiedy zarabiasz tyle złota, co ja, przyciąga to jednego lub dwóch zazdrosnych idiotów, którzy chcą mnie atakować i uciec ze złotem. Niedawno nawet ten idiota Furt próbował mnie okraść, a gdy ja ciężko pracowałem. Nie wiem, jak można być tak bezczelnym. Triumvirat ci pomógł? Oczywiście, poborcy chłopy płaci sumiennie, jednak nie tyle ile ja. Zawsze dobrze jest mieć silnych przyjaciół. Dobra, czaję. Inni ludzie raczej negatywnie mają z nimi doświadczenia negatywne. Strasznie długi dialog, o rany rany, aż się odzwyczajam od tyle gadania. Ej, on ma tutaj nawet łóżko z baldachimem, no chłopie jest niesamowity normalnie. No i może uczyć nas wydobycia, jak mu przyniosę jakieś tam rzeczy, no spoko. Więc tak, on sobie tutaj zrobił swoją taką jaskinię, prywatną, do wydobycia. Rekrut go jakiś pilnuje specjalny. Umarek, fajnie. Czy z Umarem coś do pogadania? Siema, siema? Nie, dobra. Kurwa! Starczy tego kopalnianego klimatu, wiecie co, fajnie? Wydaje mi się, że na dzisiaj to by było tyle. Udało nam się zamordować wrednego Febre. Może w tej kopalni jeszcze coś porobię. Najwyżej jakieś takie powycinam sobie rzeczy. Bo mi tutaj, kurczę, czas mnie nagli, czas mnie goni. A muszę niestety już uciekać. Także dzięki za obejrzenie odcinasa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie suba, dzwonię, łapę w górę i komentarz. Pamiętajcie, że w weekend odcinasów nie będzie, bo lecę na PGA, więc jeśli ktoś wybiera się również do Poznania, to mam nadzieję, że zobaczymy się na miejscu. I dzięki wam za obejrzenie. No i miłego. Do zobaczenia już niedługo. Na razie, cześć. Pa, pa.